farsz przygotowany z ziemniaków, skwareczek przetrubionych ze cebulką. Nadziewamy teraz, dodajemy kaszę. Dodana została tu kasza. Teraz przekładamy do wymoczonego, wymytego flaka. Nadziewam to łyżką. Bez problemu pani, ładuje. Bez problemu, jakoś to mi udaje się ten flak nadziać. Jak już mówiłam. Bez różnicy jaka kasza? To bez różnicy już. Jedni lubią z jęczmienną, inni z... To już według upodobania. I według upodobania proporcji, jeżeli chodzi o boczek, słoninkę, cebulkę, przyprawy. To po prostu musi być taka tłuściejsza, więcej tego tłuszczu, więcej tych skwareczek, tym bardziej to na smaczna. Jak długo pani będzie w piekarniku piekła? No gdzieś tak około godzina raczej. Półtorej. Zależy od grubości jelita. Jeżeli grubsze jelito, to potrzebuje więcej tego pieczenia. Jeżeli cięższe, to gdzieś w okolicach godzina. Tak jak mówiłam, ja tego flaka nie zaszywam. Po prostu podkładam pod spód w ten sposób. To prawdopodobnie powietrze się będzie uchodziło. I wtedy flak nie będzie nam podczas pieczenia pękał. Nie będzie pękał. Tak, taką ostrą wykałaczką nakłuwam, żeby po prostu też te powietrze podczas pieczenia uchodziło. No i mam nadzieję, że nie pęknie.